przykład, jeżeli uda nam się, to jeszcze na koniec będzie nieco czasu na pytania, ale być może nie starczy tego czasu, dlatego spokojnie, po prelekcji będziemy na was czekać na zewnątrz, przynajmniej część z nas, bo my powiem, że mam prelekcję, ale ja na pewno z Michałem, z chłopakami z Darwinów, przynajmniej na chwilę. Będziemy kogoś innego zaprosić, tylu mamy fajnych autorów. Będziemy czekać na was i odpowiem na wasze pytanie. Jeżeli chcielibyście porozmawiać o szczegółach, śmiało zapraszamy, nie gryziemy, pytajcie o wszystko. A teraz ja zacznę pytać. Panowie, cofnijmy się do czasów antycznych, do samego początku. Czyli na waszych kanałach pojawia się pierwszy film. Czy w tamtych czasach, kiedy zaczynaliście swoją przygodę z twórczością, w ogóle w waszych głowach było słowo monetyzacja, zarabianie na kanale? Czy w ogóle myśleliście o finansach? Czy wówczas na was YouTube kanał, wasza twórczość, to była taka dobra zabawa, chłopka? Czy finanse pojawiły się w waszej głowie? Zacznijmy od chłopaków z Darwina. Potem poproszę oczywiście Michała, żeby również tutaj wypowiedzieć. Nie masz wyboru. Oczywiście, odpowiadając na twoje pytanie, jak doskonale wszyscy wiemy, siedzący tutaj, liczy się tylko i wyłącznie majs. My, odpalając nasz pierwszy kanał, nasze pierwsze serie Mistrza Modyla Wielkiej Budowy Paprowiczną Krawcową, no liczyliśmy na gruby hajs. To było głównie kierowane właśnie, żeby mieć gruby hajs. To był główny powód. Czyli to był kontent dla mieszkańców wielkich miast, dla menadżerów, dla dyrektorów banków. Tak celowaliście się z tym. Tak. To był taniec komedii romantycznej po prostu. Myśmy celowali właśnie do tego grona ludzi. Nigdy w życiu, tylko kochać, tylko nie kochać. No to jakby ten temat. Co by to zrobiła? Judyta, weź. Ja nie wiem. Działa. Tak, tylko jest coś takiego, że zwykle mówisz do tego w jednym miejscu. Mam to mówić, wtedy słuchać głośno. Dobra. Widzicie panowie tutaj prosto do tak. Boże. No, może tak. Nie, dobra, ale... Tak na serio? Bo ja żartowałem. O, Marek żartował. To nie. To zresztą wielokrotnie podkreślaliśmy w różnych wypowiedziach czy wywiadach, że myśmy autentycznie się w ogóle nie kierowali w żaden sposób finansami, bo gdybyśmy się nimi kierowali, to byśmy przestali to robić praktycznie po premierze pierwszych odcinków, bo ładowaliśmy to z własnych pieniędzy uskładanych z różnego rodzaju stypendiów w szkole. I po prostu sprawiało nam to radość. To było nasze marzenie i chcieliśmy to zrealizować. I tyle. To pierwsze pieniądze ja bym ładował, bo ja nie miałem stypendium. Więc żeby było jasne tutaj, to była tak. Bo ja się lepiej czułem na studiach. Ale prawda jest... Piątki i szóstki miałem. Michale? No. Bardzo się tak chciałeś na jak widzicie, stypendia również mogą fundować twórczość. Michał, miałeś stypendium na samym początku? Moje pieniądze na filmy też były ze szkoły, bo nie pracowałem. Więc też pieniądze miałem ze szkoły. Ale... Jakie było? Bo oni tyle mówili. Jakie pytanie było? Czy na początku twojej twórczości kierowałeś się monetyzacją, czy bardziej spełnianiem marzeń? Jak go nie słuchałeś, ja ci bardzo dziękuję. To tak się po prostu nie da, uważam. No nie da się, bo najpierw musi być ta pasja, najpierw jest chęć tego tworzenia, a co się potem pojawi, jeżeli w ogóle się pojawi, no to jest tylko przyjemne. Ale no nie da się od razu na samym początku zacząć od tego, robię pierwszy film i od razu ja już nie chcę z tego kasy, już chcę występować tutaj w stali ziemi na Byrkonie. No nie da się tak po prostu. Marek, ty byś nie dał, czy użyjesz tego, co masz w ogóle? Się podpisałem, nie spędzony. Ja myślę, że być może da się zrobić tak, że od razu jakby tworzysz jakąś rzecz, wyciągasz z tego kasę, to jest mnóstwo firm, mnóstwo tam produkcyjnych, które robią takie rzeczy, tylko prawdopodobnie, żeby od razu wyciągnąć jakieś pieniądze z tego, musisz dużo wpakować na starcie i też jakby wiele reklam, ale myślę, że tutaj u nas w tym przypadku, gdzie wszyscy tu siedzimy, to jednak my robiliśmy te rzeczy, bo je po prostu chcieliśmy zrobić. I oczywiście my, wypuszczając Mistrza Motyla i Wielkie Budowle, mieliśmy w głowie coś takiego, że kurde, to jest super, to się na pewno będzie oglądać. Zderzenie z rzeczywistością było smutne.
ale, no ale to jednak, wiecie, ta pasja i to, że my po prostu dalej chcieliśmy te rzeczy robić, pozwoliły tak naprawdę no, przetrwać ten czas, kiedy nikt tego nie oglądał i kiedy my się też uczyliśmy robić te rzeczy. Kropka. Jak mówię, chodzi o to, że pierwszy film jak robisz. I od razu nie robiłeś wcześniej, pierwszy film o na tym kanale i już też mieć z tego gruby hajs. Właśnie dlaczego pytam, bo autorzy, którzy zgłaszają się na bardzo mają, czasem stosują właśnie taką taktykę, to znaczy dobrze, zastanowię się jak monetyzować kanał, w porządku, kiedy otworzyć sklep z koszulkami, teraz jeszcze odpowiedni sklep do gadżetów, a potem powstanie mój pierwszy filmik na YouTube. Ale zawsze czy przygotowany już jest? Nie no, oczywiście, monetyzacyjnie jest to dobre, ale... No to byśmy byli kompletnie przygotowani, ale tak, autentycznie, bo myśmy w ogóle nie wiedzieli... Ja mam wrażenie, że my dalej nie znamy wielu różnych mechanizmów, wielu technik, które można, wiesz, wprowadzić, dzięki którym na przykład zwiększą się zasięgi albo widownia. My po prostu tak, no autentycznie, my robimy, co robimy i liczymy, że się wokół tego wiąże. Moim zdaniem właśnie zaczęliście od tego, co ważne, to znaczy najpierw skupiliście się na budowaniu jakościowego kontentu, potem wokół tego kontentu zaczęła tworzyć się społeczność i dopiero wówczas, kiedy mieliście i kontent, i społeczność, te opcje monetyzacji, czy w ogóle zarabiania na blogu, na kanale, na YouTube, na waszej pasji, pojawiły się jakoby troszeczkę same. I właśnie, powiedzcie troszeczkę o tych właśnie pierwszych momentach, w których te pieniądze zaczęły się pojawiać. Jak to wyglądało? Czy to nagle okazało się, że zarobki z AdSense, czyli z reklam, które są wyświetlane na filmach, zaczęły być liczone nie w groszach, ale w setkach złotych? Czy może było tak, że pojawiła się pierwsza współpraca sponsorska? Jak do tego podeszliście? I jak to się rozwijało? I też, jak wpłynęło na waszą twórczość? To znaczy, czy hajs z YouTube'a wpłynął na to, w jaki sposób wasza twórczość się zaczęła wyglądać? Zacznijmy teraz od tego. To ja też. No ciekawa sytuacja w ogóle z tym hajsem z YouTube'a, co jest to, jak często hajs z YouTube'a, nie? On hajs z YouTube'a. I nie. I to było tak, że słuchajcie, pierwsza piękna sprawa, bo zacząłem czytać, prawda, bo to Michał, tam ludzie zarabiają tam miliony, mają hajs z YouTube'a, ty robisz na YouTube'a i mniej hajs. Więc uruchomiłem sobie tego AdSense'a, no i tak się czekało, że ten 0,00 złotych, tam czy dolarów, prawda, i tylko tak czekasz na ten pierwszy dzień, tak ten jeden cent się pojawił, jeden. Jest. I słuchajcie, tam, że pierwsza wypłata około $50 trzeba było mieć uzbierane. Słuchajcie, tak miałem, już zbierało, nagle było około $48. Dostaję maila, twoje konto zostało zablokowane, nie masz możliwości, nie podajemy ci powodu, dla którego wyłączyliśmy ci zarabianie na YouTubie i w ogóle tyle. Tak, nie ma powodu, wyłączamy, zacząłem się grzebać w internecie, co zrobić? Mnóstwo osób z tym miało problem i praktycznie nie dawało się tego z powrotem włączyć. A szczerze mówiąc, nie za bardzo mi się chce, bo mnie osobiście denerwują reklamy na YouTubie, więc ja nie chcę, żeby też denerwowały moją społeczność. Dawaj. To jest ale to jest za podejście części widzów. Często widzę pod komentarzami YouTuberów, nie tylko naszych autorów, że na twoim filmie nie przebiłem reklam. I to jest też pewna forma wyróżnienia. Tak, ale ja zacząłem, słuchajcie, i tak nic z tych reklam nie mam. Lubię widzą, prawda? Więc oni tak, nie, co panie, przebijajcie, że tam nie ma, jak sobie na tej zarobi. Ale i tak tego nie robię. Na przykład na Twitchu są jakieś tam reklamy, pamiętam, jak przerwę robię, prawda, w transmisji i tam reklama się pojawia. Ale wielu reklamodawcom ja odmawiam. Odmówiłem parę dni, około tygodnia temu, bardzo duża firma zajmująca się grami komputerowymi. Ale oni chcieli po prostu zasypać mój ekran i moje opisy filmów linkami tylko do swoich produktów. Za gruby hajs z YouTube'a. I powiedziałem, nie, przepraszam, ale nie po to staram się wciągać ludzi w gry fabularne, odciągając ich od komputera i namawiając, żeby wyszli z domu, spotkali się z ludźmi, fajnie spędzili czas, żebym jednak reklamował gry komputerowe. No, nie pasało mi ta treść. I takie podejście chyba też zasługuje na brawa. Jest to dziwne. Współpraca komercyjna jednak troszeczkę było. Powiedz, jak to się rodziło, rozwijało, w jaki sposób zarabia kanał grupy filmowej Darwin, ale czy w jaki sposób zarabiał przed wejściem jeszcze na ten kanał? No to nie zarabiał. U mnie też nie zarabia przed Fortnite. Bo generalnie sytuacja jest taka, że jeżeli chodzi o zarobki z AdSense'a, o których mówił pan, mamy oczywiście to konto aktywne, i na przykład sytuacja była chyba taka, że po założeniu tego nowego kanału, który działa teraz, pierwsze 2 lata, a może 3 nawet,
pieniądze, które były generowane z reklam, to kwoty były na jakby. Podobno jest tak, że ten AdSense za granicą faktycznie potrafi robić jakieś rzeczy. Nasze policzyć dokładnie, 30 razy więcej reklama w Stanach, 25 razy więcej w Niemczech już warto. Jedno wyświetlenie. No to jakby sami widzicie. No ja pamiętam, że my po założeniu nowego kanału, kiedy tam mieliśmy chyba 30 tysięcy widzów i to sobie tak rosło, mieliśmy te zarobki z tych wszystkich filmów, bo tam już wielkie konflikty były, które się wtedy tak przyjęły, już się oglądały. Mieliśmy miesięcznie na poziomie 100 zł, 200 zł i generalnie mieliśmy taką politykę, że po prostu te pieniądze spłacały te rzeczy, które włożyliśmy wcześniej. I po prostu to wyglądało w ten sposób. I AdSense de facto nawet w tym momencie dla nas jest... Nawet nie za bardzo wiem, jak to opisać, bo my miesięcznie z tych naszych wyświetleń, jak mamy z AdSense'a 1000, to jest to jakieś takie wow. Przy milionie dobry wyświetleń na filmiku. Jeszcze raz? Przy milionie wyświetleń na filmie. No właśnie to jest to, że wiesz, jeżeli ktoś wypuszcza regularnie filmy, które generują ileś set tysięcy, na przykład ale co 3 dni i tak dalej, no to ja wierzę, że te zarobki mogą być większe tak naprawdę. A w tym przypadku, no to AdSense. Ale wracając do tematu. Współpracy komercyjnej. Ja pamiętam, że pierwsza współpraca komercyjna, którą my chyba zrobiliśmy, to na pewno było to już na nowym kanale, to był co, Agent 700? Tak, to był Agent 700, na który był, nie pamiętam za jaką kwotę, ale najwięcej na tym dealu zarobiła nasza ówczesna menadżerka. Gdzie się potem się dopiero skumaliśmy, że nie powinno być tak, że wypłacamy menadżerce 10 czy 15% od kwoty deala, tylko od tego, co my zarobimy. No i generalnie menadżerka zarobiła na tym najwięcej, wypłaciliśmy wtedy pieniądze wszystkim uczestnikom projektu i byliśmy bardzo zadowoleni, że zrobiliśmy Agenta 700, bo był to największy film na tamten czas. I wiecie co, te deale tak naprawdę tak one nie stanowiły, my mieliśmy takie marzenie, żeby robić w ten sposób, że robimy jakieś dwa deale w jakimś czasie i one dzięki nim możemy produkować kolejne rzeczy. No ale niestety to się tak nie udawało. Mało tego, moment, w którym odpaliliśmy Patronite, był finalnym momentem, gdzie skumaliśmy się, że jeżeli dalej będziemy stosować tę strategię, która nie działa, no to już nas nie będzie. No właśnie, przejdźmy teraz do momentu, w którym zdecydowaliście się, żeby założyć Patronite, bo tak naprawdę sama decyzja o tym, żeby poprosić swoich fanów o wsparcie, jest bardzo trudna. Niektórzy nawet mówili na początku, kiedy Krzysztof Gąciarz wszedł na Patronite'a i inni autorzy wchodzili również po nim, że to jest żebro. Dlaczego żebrze się trwa? I wielu autorów bardzo bało się uruchomić profil na Patronite'cie, bo bało się właśnie takiego utraty wizerunku. I u was decyzja też na pewno nie była łatwa. Bo wiem, że z Markiem mailowałem, słuchajcie, prawie rok, zanim zdecydowali się chłopaki odpalić swój kanał. Też dobrze to rozumiem, bo to jest trudna decyzja czasami. W naszym przypadku jest jeszcze zupełnie inna sytuacja, ponieważ nasza produkcja de facto jest po prostu produkcją filmową, która jest kolosalnie droga tak naprawdę. I myślę, że tu był jakiś taki główny... My wiedzieliśmy, tamten pół roku, ten czerwiec wtedy, my jakby mało wypuszczaliśmy wcześniej, więc decyzja dla nas to też i tak było być albo nie być tak naprawdę. Wiesz, coś powiedz, bo ja tutaj... No takie smutne czasy, no smutne wspomnienia to są. No to też się posmuć trochę. To, właśnie się smucę, no to jest niemiłe, to się sam jak Ben Affleck po prostu, no się... Nie, ale autentycznie to było bardzo, bardzo przykre, bo w sensie moment, w którym wtedy byliśmy, był dosyć taki dołujący, bo zorientowaliśmy się, że zapędziliśmy się w jakiś kozi ruch po prostu, niby podnosząc jakość. Zorientowaliśmy się, że nie stać już nas faktycznie na to, żeby to dalej robić, żeby żyć i tworzyć, tak, bo mieliśmy jakieś zarobki poboczne, czy to w teatrach, czy gdzieś. No albo to po prostu. Ten rok tego mailowania wynikał pewnie z tego, że zawsze wychodziliśmy z założenia i zawsze odpowiadaliśmy widzom na pytania, czy odpalicie Patronite'a. Mówiliśmy, słuchajcie, jak długo będziemy mogli realizować nasze produkcje z własnej kieszeni, tak długo będziemy to robić. No to właśnie w czerwcu to był ten moment, kiedy już nie mogliśmy. Kiedy się nie działo. A Michał, jak u Ciebie, plan Marty, już dzisiaj jest Nie, dobra, to za chwilę.
Jeszcze spytam Michała, bo historia wejścia Michała na platformę ta też jest bardzo ciekawa, bo to jest faktycznie materiał na film, bo tam jest reforma edukacji w tle, tam jest rewolucja w życiu rodzinnym, jest wszystko to, co powinno być dobrym dramatem. Michał, oddaję Ci głos. Ja słuchajcie, przez 8 lat pracowałem w szkole jako nauczyciel, no dokładnie jako pedagog szkolny. Moje wykształcenie poszedłem w tym kierunku zawodowym i ja bym powiedział po prostu wyzysk. Niewolnictwo może, to tak się czułem trochę. Ja tak na, słuchajcie, ja po dwóch awansach, po 8 latach stażu, po 5 latach kształcenia się, nie dość na studiach, czy na kursach, ja po 8 latach pracy dostawałem 1800 zł. I ja bym po prostu co miesiąc mordę dostał. Mój pierwszy awans była podwyżka 40 zł miesięcznie, że mogłem pizzę kupić, jedną pół pizzy, no. Jeszcze podatek od tego musiałem odprowadzić, rzeczywiście. Więc to była moja podwyżka. I w którymś momencie powiedziałem, że jednak no, jestem chyba więcej wart. Tak sobie pomyślałem. Jestem więcej wart. Słuchajcie, pewnie też tak macie w swojej pracy, że myślicie, no kurde, jednak mógłbym robić coś lepszego, mogłabym robić coś ciekawszego. Marzę jednak o czymś innym. I ja miałem dokładnie to samo i w którymś momencie pomyślałem, zrobię ten krok. A akurat świetnie by się złożyło, akurat tuż kiedy miałem tę decyzję podjąć, moja żona, znaczy za chwilę wybrałem ślub, przecież tu mi się nagle okazało, że żona zawsze w ciąży. Więc to był świetny moment, kiedy powiedziałem, kochanie, wiem, że zaraz bierzemy ślub, wiem, że w drodze jest nasze dziecko, ale ja rzucam pracę i będę gruber. I będę podłożał na swoją pasję. A dlaczego ja tu to było dobre, bo jeszcze miałem czas się wycofać z tego ślubu, nie? Ale i ona powiedziała wtedy oczywiście, kochanie, zrealizujesz się w tym, więc już wiedziałem, że nie ucieknę z tego ołtarza. A w ogóle powiem wam ciekawostką, której nigdy wcześniej nie mówiłem. Wiecie, że byłem tak zestresowany na swoim ślubie cywilnym, że jak podpisujesz dokumenty, wiecie, że podpisałem się Michopaniak. Ja złożyłem autograf, słuchajcie, w tym potem tak pomyślałem, że to kochanie, jakby się Paniak podpisałem. Ale trudno. No i wyglądało tak rzeczywiście, że postawiłem ten krok i dowiedziałem, najpierw myślałem o Patreonie, tak jak ty, albo nie wiedziałem, że jest Patronite, ale dowiedziałem się od właśnie od widzów. Mnóstwo osób miesiącami pisało właśnie, kiedy tak samo jak że kiedy założysz Patronite'a, bo chcemy cię wesprzeć. I tak samo myślałem, nie, po prostu, no nie potrzebuję. Ale to już powiem ci, no, spróbuję jednak utrzymywać się z tego. Przygotowałem się finansowo, jak 3 miesiące nie wyjdzie, to miałem oszczędności uzbierane na 3 miesiące, bo te 40 zł miesięcznie odkładałem przez 1000 lat wcześniej i jest to podłożenie na 3 miesiące. Siła procentu składanego. I jak nie wyjdzie z Patronite'em, to rzucam i idę do normalnej roboty, ale dla mnie to też było właśnie bycia w błonie, bo nagle wiedziałem, że rodzina, dziecko, ja nie mogę pracować w szkole za 1800 zł po prostu. Więc trzeba było coś z tym zrobić. No i udało się. No i moi widzowie, moi wspaniali patroni uzupełnili mi moją pensję ze szkoły w 2 godziny od uruchomienia profilu. To zatrzymaj się tutaj jeszcze, zanim powiemy o tym, jak wyglądał was stat na Patronite. Jeszcze pytanie troszeczkę może w klimacie tych prostych czasów. To znaczy, czego najbardziej się baliście, zanim w ogóle profil ruszył? Już wiecie, że ruszył, że wszystko jest gotowe. Czego baliście się najbardziej? Reakcji społeczności? Hejtu? Panowie, zamyśleni panowie za nimi. Chyba obojętności. Chyba najbardziej myśmy się bali obojętności, że nikogo nie obejdzie nasz problem. To, że chcemy robić i tak jakby, no okej, ludzie, ale co na to chodzi? A okazało się, że jest zupełnie inaczej. Tak, zwłaszcza na to wszystko się cały ten czas po prostu złożył, bo to było wyjątkowe pół roku, w którym, no nie pamiętam ile rzeczy my wydaliśmy wtedy, chyba Pogromców Przysłów 2, Kopciuszka, Świetna Wrota i to był taki moment, gdzie myśmy kilka rzeczy sobie tak jakoś chylo założyli i mieli takie, no to będzie super i potem nie było super. Więc, no tak jak Janek mówił, myśleliśmy, że jesteśmy w takim momencie, że już trochę widownia o nas zapomniała i trochę to może być, że jakby że przekroczyliśmy moment, powiedzmy. Tylko z drugiej strony my też na ten moment nie czekaliśmy, bo cały czas byliśmy pełni nadziei, że tak naprawdę uda nam się pozyskać te środki od większych firm czy inwestorów. Tak, z jakichś takich rzeczy, więc no, tak bym to określił. A Michał, ty? Czy się bałem? Ja się bałem tego, że jeśli się nie uda, to jest mój koniec z kanałem.
tego się bałem, bo to robiłem przez 4 lata, zanim uruchomiłem Patronite, przez 4 lata budowałem sobie ten swój kanał, robiłem filmy i ja powiedziałem szczerze w swojej publiczności, że nie mogę, bo muszę iść do pracy lepszej, muszę więcej zarabiać, utrzymać rodzinę i nie dam rady dojeżdżać na przykład jeszcze pod Warszawą mieszkam, że dojeżdżać do Warszawy, to byłoby jakieś 10 godzin tygodniowo, no nie dam rady po prostu jeszcze dodatkowo prowadzić kanału na takim poziomie, na jakim prowadziłem wcześniej, a nie chcę go obniżać. Więc wiedziałem, że skończę, przynajmniej zejdę ze sceny tak na takim poziomie, jakim miałem kanał. Dobrze, bo przenosimy się do momentu, w którym uruchamiacie profil na Patronite i opowiedzcie, jak wyglądały pierwsze dni, tygodnie po założeniu profilu, jak zareagowała społeczność? Michał, mówiłeś... Tak, ja zacząłem, tak. 2 godziny po to było 1800 zł, czyli to była to moja pensja szkolna. Dwie godziny. Po 3 godzinach było 2000 i to był mój próg, który powiedział sobie, że ja mniej więcej potrzebuję 2000 ludzi, moje pół etatu. Ja sobie, jak to będę miał, to będę mógł sobie dorabiać językiem angielskim, którego jeszcze uczyłem. Nie tam w ogóle, nie? Prawie się z tym dopiero zrozumiałem. Jakby egzaminy gimnazjalne. Odmień być. Tu M? Bo nie odmień. Tu M? No ja nie odmienię. Ty na razie tylko uczysz w szkole i na kursach. Wszystko jak krew wie. Tak, krew. Chcę bloki w ogóle? Wiesz co, ja nie wiem dokładnie jak to potem już poleciało, bo to było po prostu, to było szaleństwo. No. Więc chyba ten pierwszy miesiąc to był ten mój próg maksymalny, czyli 4000 zł. Miesiąc. Super. Panowie? No, my wiedzieliśmy, że... Janku? Nie wiem, co ty wiedziałeś. Ja się pytam, co ty wiedziałeś. Ja wiedziałem wiele rzeczy. A ty? Co wiedziałeś ty? No po co ty? Po co ty? No. Ja myślę, że... Tak skończę się gadać. Co możesz powiedzieć, Marku? Teraz zastanawiam się, jak to było. Dla nas na pewno najgłówniejszym celem, najbardziej ważnym był Rafał i Sławek wtedy. I był wpisany w Mistrza Motyla i tą Elfią Przygodę, więc głównym celem było, mam wrażenie, realizacja Rafała i Sławka. I my tak naprawdę założyliśmy, ja nie pamiętam, jaki tam był próg, wyliczyliśmy w sobie, że jeżeli przez ten okres 3 miesięcy byśmy zbierali po te 10 tysięcy, to te pieniądze pozwolą nam zrealizować Rafała i Sławka. Wtedy jeszcze chyba nie podejrzewaliśmy, jak wielki to będzie projekt i jak drogi. Ale też wiedzieliśmy od początku, że my z Jankiem nie będziemy brać w ogóle pieniędzy z Patronite, tak naprawdę, że są to pieniądze tylko i wyłącznie na produkcję i na wynagrodzenie dla ekipy, tak jest po dzień dzisiejszy. I potem drugi próg, który założyliśmy na zasadzie takiej, a zobaczymy, co to będzie, bo cały czas mieliśmy w głowie tę niepewność, no to była dalsza przygoda i motyw. I jak to się zaczęło, i ja nie pamiętam dokładnie, w ile osiągnęliśmy ten pierwszy próg, ale wiem, że dla nas to był jakiś rekord, radość i święta i pomarańcze. Gruszka bana? Nie. A byliście w ogóle świadomi, że to nie jest tak, że to jest kasa, która w przyszłym miesiącu zniknie, bo że to jest taka jakaś poduszka finansowa, która co miesiąc będzie pojawiała się na naszym koncie? No, rozmawialiśmy z tobą, to mówiłeś o tym. No, Marta, ja nie wiem, czy to rozmawiałeś. Tyle pytań zadawałeś, całe jedno. No to ja sobie to zapisałem akurat. Obiecałeś. Dodałem, że tak. No, więc jakby nie pamiętam teraz dokładnie, w jakim tempie to się wydarzało, ale to było tempo fantastyczne i my odetchnęliśmy z ulgą, bo wiedzieliśmy, że dobra, no to możemy robić, nie musimy kończyć. Nie kończymy kanału. Tak. Ja nie znam, czy to był ten moment, w którym ja myślałem, że pojadę do Holandii jakoś tulipany, czy... Tak. Bo nie, autentycznie były takie rozmowy, że... Nie no, ale tak było, nie? To jest prawda. Nie no, zresztą wiecie, temat Kanady często wracał w naszych przemyśleniach, nie? Że po prostu wyjedziemy do Kanady łowić ryby i kupimy kuter i będziemy żyć w zimie. Zresztą my byliśmy jeszcze w tamtym czasie w takiej sytuacji, że wahał się drugi sezon teorii. I tak naprawdę w dzień, my już podjęliśmy decyzję o Patronite trochę wcześniej, bo mieliśmy ciągle wstrzymywaną decyzję a propos wielkich teorii Darwina drugiego sezonu. I w dzień odpalenia Patronite'a, chyba na kilka godzin przed, dostałem telefon, że jednak w tym roku to się nie odbędzie. Więc to się po prostu tak wszystko idealnie poskładało. Ja nie wiem, co dalej, w sensie o czym mówię. Ale reakcja społeczności była pozytywna. Czy był w ogóle jakiś hejt? Czy ludzie przyszli pod twój dom? O nie, reakcja... Mareczek z Darwinu się sprzedał. Reakcja była bardzo pozytywna i no i tak jak mówiliśmy, my dlatego też odetchnęliśmy z ulgą, bo
No bo po prostu widownia tak dobrze to przyjęła i to było cudowne. Właśnie porozmawiamy troszeczkę o was, czyli o widowni, o fanach. Głos teraz oddam Michałowi, mojemu koledze. Powiem wam krótko, w jaki sposób Michał znalazł się na Patronite. Okazało się, że do bloku, w którym mieszkam, wprowadził się sąsiad na parter. I oczywiście chodzili po bloku, zapoznawali się ze wszystkimi sąsiadami, zapoznali się również z nami, ja akurat wtedy grałem w Wiedźmina w kujeczkę. Sąsiad przyszedł z cukierkami razem z żoną, przywitali się i zaprosili nas, jakby, że byliśmy jedyną młodą parą w tym bloku, na kolację. I tam dowiedziałem się, że Michał zajmuje się modowaniem gier, tworzy mody do Warhammera. To odpowiedział rzeczywiście, bardzo ładnie odpowiedział. No dlaczego? Już on będzie pytał i mówił o społeczności, czym się specjalizuje. No bo właśnie, Michał sam zarabia na takim modelu jak Michał Mańka, czy chłopaki z Darwina, to znaczy ma on to na amerykańskim Patreonie. Ile masz, Michał, fanów? W tym momencie patronów? Jest to 160 tysięcy subskrybentów. Tak, a samych patronów? Samych patronów jest ponad 400 ludzi, 400. Tak. I ponad 2000 dolarów na miesiąc. Więc jak usłyszałem, że taki człowiek wprowadza się do mojego blogu, to od razu wciągnąłem go na Patronite, bo znał się na rzecz. Skoro sam przetrenował to na swoim przykładzie, to będzie potrafił wytłumaczyć to autorom. No i mimo właśnie dlatego ma tylu patronów, poprawnie jeżeli się mylę. Ale dlatego, że dobrze nawiązujesz i utrzymujesz relacje ze swoją społecznością. I pewnie też o społeczność musimy popytać chłopaków. Dokładnie, to jest dość śmieszna historia, ponieważ mod, którym ja zacząłem się zajmować, tak jak nazywa się Steam Fight for All, to jest najlepiej oceniany Steam, mod w tym momencie na Steamie, całym Steamie. To Total Warhammera, jeśli ktoś z was grał. I osoba, z którą zaczynałem, miała taki niesamowity problem. Nienawidziła ludzi. Brian, tak się nazywa ta osoba, bardzo lubił Warhammera, lubił to, co robił, ale odpowiedź na wszelakie komentarze było: nie umiesz czytać? No to może modernizować. I tym podobne. I kiedy ja takie do niego dołączyłem, to stworzyłem Discorda, zacząłem komunikować się z ludźmi i do dzisiaj mój dzień wygląda tak, że po nocy wiadomości odpowiadam ludziom. I moc 14 tysięcy subskrypcji, w jeden miesiąc minie się 28, minie 50, 60, i tak dobił do tego, co jest teraz. Ale wracając do chłopaków, jest takie przeświadczenie w Polsce głównie, że osoby, które mają wejść na Patronite'a albo w jakikolwiek sposób się monetyzować, muszą mieć duży kanał. Czyli 100 tysięcy, być na poziomie, nie dajmy na to, Izaka albo innych wielkich streamerów, youtuberów. A z wami było przecież zupełnie inaczej, tak? Michał jest najlepszym tego przykładem, bo twój kanał był bardzo mały. Powiedz, jak to wygląda w rzeczywistości? Jak wygląda społeczność, jakość, a ilość? Ja miałem chyba 6 tysięcy subskrybentów, więc bardzo mało, 6 tysięcy. Teraz jest troszkę więcej, ale to też dzięki współpracy z chłopakami. I no to właściwie to wy powinniście też powiedzieć, że był jeden ząb mały, nie? Jak się pojawił tutaj taki człowiek, że 6 tysięcy to... A to nagle, gdzie to, ale to było 6 tysięcy bardzo wiernych, oddanych widzów, bardzo regularnych, komentujących. Ja praktycznie tych ludzi dobrze już znałem po awatarach, nie już poznawałem, kto to jest i praktycznie czekałem jak na komentarze od znajomych. Więc to było mało, ale bardzo silne było. Bo musicie wiedzieć, że Michał w momencie zakładania kanału na Patronite miał 6 tysięcy subskrybentów i zarabia się około 3,5 tysiąca złotych miesięcznie. Około 4. No. A w tym momencie ile masz? Czego? Subskrybentów? Subskrybentów 20 tysięcy z hakiem. 20 tysięcy z hakiem i brakuje mi jakieś 150 zł do 10 tysięcy. To jest naprawdę świetny wynik, słuchajcie. Dla nas to był szok, że osoba z tak niewielkim kanałem jest w stanie zarobić 10 tysięcy złotych z miesięcznego wsparcia. To całkowicie wywróciło nasze modele, na których opieraliśmy sobie właśnie. Podarki wszystko, słuchajcie. Były zwolnienia na pewno. Były zwolnienia. W tym momencie mamy takie powiedzenie, będą zwolnienia. No i właśnie po tym, co Michał zrobił, to kompletnie wszystko się nadawało do wywalenia. Ale też nie jest tak zawsze, że jeżeli ktoś ma olbrzymią społeczność, bo panowie, u was też był efekt skali, bo w momencie wyjścia na patrona mieliście 450 tysięcy? Nie. Ile mieliście studentów? 3. Dobrze, widzę, pominiemy. Oni na to nie zwracają uwagi, widzę, po prostu. Kto to ogarnął? Po prostu gdzieś jeszcze w międzyczasie był rok, który o nas wspomniał i wtedy mieliśmy jakiś gigantyczny przyrost subskrypcji w miesiąc, więc nie mam pojęcia, jak to było. Mi się wydaje, że mieliśmy poniżej 400 tysięcy albo około 400 tysięcy. Chodzi o to, że słuchajcie, nie liczy się, uwaga, rozmiar się nie liczy. Liczy się jakość, bo mieliśmy też youtuberów, którzy mieli ponad milion nawet subskrybentów na swoich kanałach, a nie zbierali nawet 3 tysięcy złotych.
Mieliśmy rysowniczkę, która miała 120 tysięcy złotych, 120 tysięcy subskrybentów followers na swoim profilu facebookowym, a zebrała 200 zł. Bo po pierwsze, nie potrafiła komunikować się ze społecznością, a po drugie, content nie był na tyle wartościowy, żeby ją właśnie wspierać. Michał, to zależy, co chcesz dać tym patronom swoim. Michał też jest takim naszym coachem, bo się powinien tutaj w środek wyjść i tak wiesz, coachować jak Mateusz Grzesiek, bo doskonale coachuje innych autorów. No to, bo ja zaproponowałem swoim patronom, to samo bardzo podobne to, co chłopaki, bo chłopaki ekstra dali rzecz, możliwość występowania w ich filmach. No to kurde, to jak ja wtedy to zobaczyłem, to z tego mojego 1800 zł, to żona by mi wiadomo, że byłem 500 zł, które jej tam przeznaczył na występowanie w ich filmach. Bo takie progi tam wsparcia mieliście i ja zaproponowałem coś podobnego, czyli to, co miałem siebie, swój czas. Może powiedz bardziej szczegółowo. Możliwość, te najwyższe progi, to było możliwość zagrania ze mną sesji i z tymi osobami gram do dzisiaj. To były progi za 100 i za 200 zł, zapełniły się momentalnie i... No a reszta, no to tam będzie tam mniejsza. To wracając z tych nagród, chodzi to zderzenie, tak? Jak mówisz, że zrobiliście nagrody, typu, że ktoś może u was występować i zgłaszają się ludzie, nagle Marek, budzisz Janka w nocy, są patroni, jednak są patroni. I co wtedy? Większość z tych ludzi dobija się do nagrody, czy właśnie wręcz przeciwnie? Jaki jest odzew społeczności, przynajmniej w waszym wypadku, tak? Bo ja powiem szczerze, że u mnie ponad 70% ludzi nigdy żadnych nagród nie chce. Oni nie chcą nagród, oni mówią, że chcą mnie wesprzeć. Po prostu. Jak to mówią na was? Marku może. Nie? Zamyślony pan. Wiesz co, ja się zgodzę z tobą absolutnie, to znaczy, że w naszym przypadku głównie jest tak i to jest fantastyczna sprawa, to znaczy, że widownia nas wspiera i tak naprawdę pewne profity z tego, mam wrażenie, głównie to jest to, że mogą nas wspierać, mam takie, to tak mi się wydaje, bo nie mamy żadnych tam, gdzie się nie upominają, nie mówią. My też wiecie, w naszym przypadku jest jeszcze jeden taki chyba problem, że te rzeczy, które my robimy, zabierają mnóstwo czasu. I my pewnych rzeczy nie ogarniamy, mam wrażenie. I to jest na przykład, to jest też niesamowite, bo tak jak ty, Michał, mówisz, jakby ty się bardzo mocno komunikujesz z widownią, z społecznością, bo odpisujesz, odpowiadasz i tak dalej, my autentycznie, nie wiem jak to opisać, bo jakby jesteśmy świadomi społeczności, jesteśmy świadomi tego, że widownia jest i to jest cudowne, tylko my chyba tak trochę, jak nie wiem, bo tak robimy, oddamy i idziemy robić nowe. Tak, ja mam wrażenie, wiesz, że to, o czym rozmawialiśmy też dzisiaj przed spotkaniem, że w waszym przypadku profil na patronacie jest trochę jak kapelusz przed muzykiem na ulicy. To znaczy, słyszysz kogoś, kto gra fajną muzykę, podoba ci się to, rzucasz mu dwójkę, piątkę, ale nie oczekujesz od niego, że teraz on ci tam pójdę, albo po prostu wystąpisz o tym filmie. To znaczy, ja myślę tak, że my byśmy pewnie bardzo chcieli siedzieć, odpisywać, jakby nawiązywać głębsze jakby relacje i tak dalej, ale my po prostu fizycznie nie mamy na to czasu, ze względu na to, i na tempo produkcji, i na to, wiesz, ile tych rzeczy tak naprawdę, jak te rzeczy nam się też rozrosły. Bo kiedyś było tak, że potrafiliśmy zrobić odcinek i tego potrafiliśmy zmontować, nie wiem, w dwa dni, potem szybka postprodukcja, a teraz z każdym kolejnym projektem to się rozciąga, ponieważ chcemy je robić lepsze i większe. Więc... Ale też jest tak, że dajecie sporo tym patronom, bo na pewno, czy są to osoby, które są w trzecim kręgu tajemniczenia, regadury? Są patrony. I wiecie dobrze, że chłopaki wrzucają dodatkowe vlogi z wyprawy na przykład, gdzie bo Chorwacja bodajże, gdzie nagrywaliście pleder dla... Dokładnie. Są dodatkowe vlogi, które pokazują trochę wasze nagrania od kuchni. No to jest niesamowita wartość dla osób, które bardzo cenią waszą robotę. Więc tak. Też nie mówcie, że nic nie robicie, że tylko po prostu ludzie dają wam kasę. No plus te vlogi, tak, chcieliśmy tak naprawdę wprowadzić nie tylko vlogi zakulisowe, ale też vlogi takie troszeczkę z naszego codziennego życia, żeby pokazać w tym przypadku patronom w szczególności, że robimy cały czas, mimo że nie widać jeszcze efektów na kanale, bo film wychodzi co 2-3 tygodnie, no to co robicie w międzyczasie? No właśnie tak, znaczy codziennie coś się dzieje, codziennie siedzimy w aucie, słuchajcie, codziennie, nie? Codziennie gdzieś siedzimy. Myślałem, że coś dodasz przynajmniej. No nie, no ale to jest właśnie to, że my się zorientowaliśmy teraz całkiem niedawno, że faktycznie jakby mamy nagrane w tym momencie, mamy nagraną już z progów patronite'owych. Nagrane mamy już dwie bajki, które obiecaliśmy. Mamy nagrany jeden odcinek niespodzianka, który nagraliśmy chyba w kwietniu, coś takiego. Marzec, kwiecień. Mamy jeden odcinek nagrany. Mamy jeden konflikt nagrany w styczniu.
Kontakta, który nagraliśmy w styczniu, więc mamy cztery rzeczy nagrane, które są cały czas w jakiejś postprodukcji, więc to tak... No to trwa, no trwa. No trwa i to jest, tak, i to jest zatrważające tak naprawdę, bo chciałoby się, wiecie, chciałoby się tak jak kiedyś móc jakby wypuszczać trochę, powiedzmy, szybciej i tak dalej, no ale niestety no wraz z tym wzrostem to tak wygląda i pewnie będzie wyglądało, więc teraz nasze też kolejne zadanie to jest wypracować, tak mi się wydaje, wypracować nowy sposób jakiejś takiej komunikacji tak naprawdę, bo tak jak mamy widownię na trzecim kręgu, tutaj mamy patronów, którzy wiedzą i są, no, często jakby mamy komentarze, że oni poczekają, że poczekacie i wolą dostać coś jakby dopracowanego. No niemniej jednak my też odczuwamy presję, kiedy na coś za długo czekamy. No tak. Ale cały czas te produkcje są zasilane z patronika, z pieniędzy patronów. Tak. Jeszcze Michał może teraz. Jakie było pytanie? Nie było. Przepraszam, wypiliśmy to wystąpienie. Dowiedzieliśmy się, że Darwin... Słuchajcie, tak zastosowałem jego powieść. Jak się komunikujemy? Przyznam, że ja już właśnie zapytałem chłopaka, czy czytałem komentarze po swoimi filmami, nie? Co spisuje na wiadomości na fanpage'u. No i tak było, myślę, że nie. Że z komentarzami jest tak, że tam pierwsze czytanie, a potem to po prostu się już nie da. Ja tak jak Marek mówił, wpadamy w następny odcinek. Ja tak myślałem, kurde, ale to jest dla mnie właśnie wielka przyjemność czytać to i odpisywać. A w którymś momencie, że rzeczywiście, jak się zrobiło już parę dziesiąt tych tysięcy subskrybentów, tak o kurde, to jednak na co dzień nie wstawałem i trzy godziny rano opisywałem na to wszystko. I teraz już mam osoby do pomocy, menadżerkę, która właściwie do mnie przesyła tylko jakieś tam najważniejsze jakieś propozycje, czy fanarty i tak dalej. Więc rozumiem teraz. Znaczy nawet nie rozumiem, bo oni mają giliard tych wiadomości na pewno. Może kiedyś zrozumieć. Kiedy wielkie konflikty. Nie, po prostu nie, ja to nawet nie opowiadam. To może jeszcze ostatnie pytanie, może... Kiedy sesja z Darwinami? No właśnie. Michał, jeszcze oddaję Ci głos na ostatnie pytanie. Będziemy musieli tutaj się formować, żeby nie zaburzyć porządku obrad. Dobra, jesteśmy w tym momencie, kiedy otworzy się Patronite'a. Wszystko jest super, nagle się pojawiają pieniądze, jest pierwsza wypłata, te pieniądze nie są gdzieś z posmaku, one są prawdziwe i to się zmienia tak naprawdę. Ja w swoim moim życiu, powiem osobiście, kiedy po pierwszym miesiącu było już prawie 1000 dolarów, to ja zadzwoniłem do mojej szefowej i jej 9 kotów, że odchodzę z pracy i nie wracam. I że chcę wypowiedzenie takie, żebym nie musiał tam nie wracać. Bez świadczenia pracy. Ona powiedziała, puszczę cię z torbami. Teraz pan mi siedzi i będzie to oglądać ze swoimi 9 kotami. Jak właśnie życie się zmieniło? Twórczość, tak naprawdę też życie, bo jeśli, tak jak mówicie, wasza twórczość zajmuje wam większość życia, to ten moment, kiedy już wiecie, że dzięki Patronite'owi możecie iść 100%. To. No słuchajcie, no szczerze mówiąc, to poczuliśmy po prostu wiatr w żaglach, bo to był pierwszy moment od początku pierwszego kanału, a nie tylko drugiego, w którym nagle się okazało, że nie musimy ładować własnych pieniędzy w odcinki. Czyli spełnianie marzeń nagle nie kosztuje nas po prostu ileś tysięcy złotych, no, których nagle brakowało nam na życie. I to był dla nas naprawdę to było coś rewelacyjnego. Inni tam, nie wiem, czy twórcy, filmowcy, czy producenci w ogóle by się nie zabierali za coś, w co mieliby ładować własne pieniądze, a dla nas to było naprawdę coś wyjątkowego. Móc w końcu po prostu wychodzić na zero, chociaż tyle. Tak. Bo nie braliśmy z tego pieniędzy, ale produkcje mogły troszeczkę zyskać na tym. I na jakości sprawy mogliśmy wypożyczyć. Te pieniądze rzeczywiście były większe niż to, co my mogliśmy pakować. Plus fantastyczną rzeczą wtedy było to, zresztą nadal jest, że my mogliśmy już teraz płacić ludziom, którzy z nami pracowali, bo są takie osoby jak Karol, nasz operator, jest Marobot, który już był z nami bardzo długo tak naprawdę od początku nowego kanału i oni wtedy robili z nami albo za free, albo za, jak mieliśmy jakieś deale, to wtedy postarali się jak najwięcej zapłacić, żeby było po prostu coś się już tak wiecie, jakby unormowało i teraz od momentu odpalenia mogliśmy płacić te pensje. Skromne po skromne, plus pensje innym, którzy brali udział w danym projekcie. Więc sam fakt tego, że my już jakby to nas odciążyło jakby z płacenia
na projekty i mogliśmy płacić innym i robić te projekty jeszcze lepsze, bo były to pieniądze, no to to był to druga młodość tak naprawdę. No tak, bo nagle mogliśmy robić tropicieli prawdy, nagle drugi mówi i gwiezdnego szeryfa, a ciągle mieliśmy z tyłu głowy, że Rafał versus Sawek to jest duży projekt. Cały czas powstaje, to było kilkanaście dni zdjęciowych rozłożonych po całych wakacjach, więc to było... Tak naprawdę to się marzenie spełniło. Nie, to było takie marzenie. I ono się spełniło. Dzięki też osobom, które są tutaj na sali. Brawo na Patronu. Te marzenia się jeszcze nie skończyły. Tych marzeń jeszcze będzie dużo. Widzę. Ja nawiążę jeszcze, mówi się teraz o Patronach. W ostatnim odcinku Elfów Patrony zostali zjedzeni przez kanibali. Nie kanibali, przez mutanta, no już bez przesady. Drogowy Majka. Bo na tym odcinku nie było informacji, że żaden patron nie ucierpiał. No bo ucierpieli na co dzień wykłada. No nic innego na co dzień. No, ja tak pomyśleliśmy, żeby tak uszanować właśnie tych patronów. Najpierw ich wynieśli na piedestał tutaj, że fundują świątynię Boga Tajemnej Skrzynki, potem nie zeżarliśmy. Takie jest życie. Krąg życia. Mufasa tego uczy. Zginął. Jezu, właśnie. Michał, może zagrać teraz dyskusję. Wiesz co, było tak, że akurat uruchomiłem Patronite'a, na którym pracowałem przez wakacje. Jako nauczyciel miałem wakacje, więc uruchomiłem go akurat, kiedy ten 1 września się pojawił. Więc kiedy dowiedziałem, zobaczyłem, że moja pensja została ufundowana już przez patronów, to zrobiłem sobie kawę, wstałem rano, dobra, zrobię sobie kawę, popatrzyłem, co to, zobaczyłem te dzieci idące do szkoły. Po raz pierwszy od 7 roku życia. Nie musiałem iść do szkoły, bo tak to podstawówka, bo to liceum, studia. Ja bym po prostu zacząłem chodzić do szkoły, do pracy. Więc słuchajcie, prawie 30 lat w szkole przesiedziałem. I zrobiłem sobie kawę i szedłem do swojej piwnicy i widać sesję. Więc zmieniło się i to rewelacja, no. Pojawił się problem, słuchajcie, taki, nie wiem jak u was, ale mi się pojawił taki problem, że ja zacząłem dużo więcej pracować. Od rana do snu praktycznie, nagle pasja, jeżeli płacą, nie muszę chodzić do ludzi z piwnicy swojej, rewelacja. Nie, ale tak na serio zacząłem znacznie więcej pracować. To minus. To jest prawda, bo my się od czerwca do tego momentu teraz, no mieliśmy, nie wiem, może jakiś jeden miesiąc luźniejszy i to był powiedzmy luty, w którym my już regenerowaliśmy siły po całej tamtej półrocznej przygodzie i pracy i tak dalej. I myślę, że dużo bardziej staliśmy się znerwicowani. Także bardzo dziękuję Ci za tą reklamę Patronite. Naprawdę, wiesz co, te pieniądze nie bardzo właśnie... To jest tak, jak Paniak powiedział, to znaczy, kiedy zaczynasz robić to, co kochasz, to się, jak to było, się mówi, że się nie przepracuje ani jednego dnia, a tak naprawdę się nie wyjdzie z tej pracy. No. To jest sekret, ale to się kocha, tylko po prostu... No tak, my nie mamy podziału na godziny pracy, na dni tygodnia, w sensie dni roboczej, nieroboczej. Weekendów nie ma. Nie ma weekendów, jakby ciągle siedzimy, zwłaszcza Marek, jeżeli chodzi o organizację planu, o preprodukcję, o załatwianie, o dzwonienie, telefony i tak dalej. Ludzie często pisali, że na przykład na sesjach Marek siedział na telefonie, ale prawda jest taka, że Marek nie siedział na telefonie gadając, nie wiem, ze swoją dziewczyną na Messengerze, tylko po prostu odpisywał na ważne maile albo załatwił jakieś sprawy. I to się nie kończy, I to jest super, żeby nie było, że... Oczywiście. Bo dla nas przede wszystkim to jest super życie, którego owocem mogą być te filmy, które wam dajemy i to jest nie ma lepiej, tak naprawdę. Ja powiem tylko ze swojego przykładu, że jako że moja praca jest trybem siedzącym, to po pierwszym miesiącu schudłem 4 kg. A mówi się, że praca siedząca i się dzieje. Nie, autentycznie zapominałem. I codziennie po 10-15, nawet godzin czasu się pracuje, jak się pracuje.
Dobra, słuchajcie, Bogowie Pekonu daje nam jeszcze kwadrat na pytania. Ja tak wyjdę sobie tutaj, jak Mateusz Grzesiak. Czy jest tutaj osoba z mikrofonem, która... Jeżeli jest osoba z mikrofonem... Ty masz mikrofonem. Gdzieś jest, gdzieś jest. Słuchajcie, jeżeli ktoś ma pytanie do kogokolwiek z nas, niech podniesie rękę do góry. Ja muszę to wyraźnie widzieć. Dobrze, tu jest pytanie. Czy mamy mikrofon? Czwóreczkę tutaj. Idzie. Idzie, dobrze. Wstań, pokaż się nam wszystkim. Brawo za uwagę. Ale też wielkie budowy na Dolomitach. Nie ugrywki. Dobrze, kto jeszcze? Ręka w górę, nie bójcie się. Jedyna taka okazja. Tam dalej, tam dalej. Tam dalej, tam dalej. Ręka w górę. Zupełnie innym kierunku. Jeszcze tam, czekaj, na tej żadnej rzadzie. Ja tak stoję, to jest co? Właściwie. Słuchajcie, weźcie tam potem ktoś z końca zadaje pytanie. Byliśmy jeszcze. Ha, ha. Podnieś rękę, bo jeszcze zrobiłem. Dobrze. Moje pytanie też jest do Marka. Co się stało z tą drugą krzywą? No właśnie, przyszła ty z kanałatyzmu. Co się stało? No i teraz... No bo tak nie wiem, jak odpowiadać teraz. Ty skłamaj, bo naprawdę. Walczyłem z jeleniem. I nie ugryzłem. I że wyrwał mi tak kawał włosów stąd. Szukam, co mam zrobić, żeby błyskotliwe dla mnie. Prawda jest taka, że Marek w jednym odcinku, który jeszcze nie wyszedł, po prostu gra osobę o, no, z kolanem na głowie. Z kompą fryzurą. Musiał być tak, nie że tam troszeczkę tego, krótka fryzurka, tylko nie, no tak do czapy musiał się zgolić. No i to po prostu odrasta od tamtej pory i tyle. Ale już jest więcej. Już jest więcej. Kolejne pytanie, tylko teraz wstańcie proszę. O, wstańcie, tutaj widzimy kolegę. Szybkiej ty byś podpadał ten mikrofon, no nie wiem. Dziewczyna musi latać. Kultury tak proszę. Nie, no, to nie to się. Widzisz, Marek, ci kurde głajasz widownię. Nie chcę ci? Pytanie do wszystkich. Co się stanie, oczywiście tego nie życzę, jak padłeś na nie się skończy? Może się kiedyś skończyć, też oczywiście życzę, żeby twoja nie była wspaniała idea. Ale myślę się, co poza tym? Czy co, jak to się skończy? Jak to zacznie kontrakować? Pytanie do tak, pytanie dobrze. Wiecie co, jest coś takiego chyba, że jest taki spadek u autorów, prawda? Znaczy po uruchomieniu profilu jest tam spadek tego wsparcia. Po około 3 miesiącach. I ja byłem też na to przygotowany. Trzeba po prostu pracować nad tym, żeby to nie spadło. Trzeba mieć kontakt z tymi patronami, dbać o nich. Wiecie co się robi nagle, jak ma się 400 patronów, to jakbyś miał 400 szefów, a nie tylko jednego z 9 kotami. Więc musisz współpracować z tymi ludźmi przez cały czas i... Bo tak, założyciel McDonalda powiedział coś takiego. Zadbaj o klienta, a interes zadba sam o siebie. Więc dbaj o patronów, którzy są, a nowi i tak się pojawią w którymś momencie. Ale ważniejsze jest to, żeby ci, którzy już są, żeby nie odeszli. Więc właściwie będzie się pojawiło jak znacznie więcej. Powiem wam jeszcze jedną rzecz, o której rozmawialiśmy wcześniej, że jeżeli robi się filmy na YouTubie, czy jakąś tam inną działalność, właśnie to nie jest tak ten hajs z YouTube'a, który leci. Tylko nagle stajecie się ekspertami w jakiejś dziedzinie, producentami filmowymi, czy na przykład tak jak do mnie się ludzie ogłaszają jako do znawcy gier fabularnych.
I nagle są oferty współpracy, z której dopiero pojawiają się pieniądze. Zanim miałem prawie na Patronite, dostałem propozycję współpracy od wydawnictwa Copernicus, żeby został redaktorem naczelnym nowego podręcznika. I z tego pojawiły się właściwie pierwsze moje pieniądze i praca. Więc to, co się dzieje dookoła kanału, stąd właściwie są pieniądze, a nie z tych reklam. Panowie? Co by się stało, gdyby Patronite się skończył? Wiecie co, no to zależy, czy byłaby to decyzja, że tak powiem, obopólna, obustronna, czy by to faktycznie jakoś tak samoistnie wygasła. Ja myślę, że gdybyśmy nie byli na to przygotowani w żaden sposób, to nie chcę za bardzo smucić, ale to trochę koniec. Znaczy, no, nie mamy w takim razie na produkcję. I prawda jest taka, że w jakiś sposób jesteśmy więźniami tej drogiej produkcji filmowej. Nie? Ona jest droga i przez to potrzebujemy po prostu większych funduszy i tak by to wyglądało. Tak, to znaczy ja też myślę że ten patron dla nas to też jest droga. I to jest droga, na którą weszliśmy wszyscy, czyli wyszliśmy na nią my jako cała grupa, wyszli na siebie patroni. I tak naprawdę, tak jak Janek powiedział, produkcja filmowa jest droga, my dążymy do coraz większych rzeczy filmowych, więc siłą rzeczy być może za chwilę będzie tak, że po prostu Patronite nie będzie w stanie udźwignąć tego, co my mamy w głowie, więc wszelkie tak naprawdę jakby kolejne współprace z jakimiś większymi podmiotami będą dla nas niezbędne, ponieważ jeżeli będziemy chcieli zrobić, dajmy na to serial i koszt produkowania tego serialu będzie wynosił 1 000 000 zł, no to apetyt rośnie do jedzenia. Wiecie o co chodzi? Czy to się uda na przykład uzyskać z crowdfundingu? Cholera wie. Ale prawda jest taka, że ja myślę tak. Podchodząc do tego jak do drogi, ten kawałek drogi, który już przeszliśmy i kolejne rzeczy, które mamy przed sobą, to się wszystko samo wykraduje. Tak naprawdę najważniejszy w tym przypadku jest content dla nas. Dla nas najważniejsze jest to, żebyśmy mogli robić dalej, żebyśmy mogli dostarczać wam treści i żeby nie tracić na tym na jakości, więc... A ja mogę was zapewnić, że Patronite absolutnie nie upada i 25 maja będziemy świętować 2-lecie, od kiedy wszedł na profil na Patronite Krzysztof Kąciarz. I mamy dużo, dużo planów, więc jeżeli ktoś myśli o założeniu Patronite'a, niech przyjdzie porozmawiać z nami. I zapewniam was, że co najmniej kolejne 10 lat, może więcej, będziemy funkcjonować i zmieniać kulturę, tak jak wydaje nam się to do tej pory. Tu było jeszcze jakieś pytanie w tej stronie. Jest. Nawet więcej. Czekajcie, ktoś jest głośny pierwszy. To najpierw tam ja oddany głos. Gdzie jest mikrofon? Jest. Dobrze. I potem tutaj kolega? Kolega, dobrze. Ja nie do końca mam pytanie, ale chciałam podziękować Michałowi Maćkowi za wspaniałą wizję mojej przyszłości, bo właśnie kończę pedagogiczne studia. Cieszę się, że w robocie się nie umiera. Proszę. Mam jeszcze pytanie do Janka. Że na studiach miałeś dobrą cenę oraz stypendium. Ja się na tym wszystkim zgromadzę. Czemu podczas stworzenia postaci na Zwokulu mało nie zostałeś bezdomny? No, to jest dobre. Ale... Kurczę, jakby miałeś wysokiwą odpowiedź, to trzeba to bym cię udzielił. No. Ale nie mam. Było śmiesznie, ale powiem ci, że jak później pod każdą następną sesją, w sumie pod pierwszą i drugą sesją, bo to było podczas tworzenia postaci, główne komentarze to były właśnie jak jest bezdomny, że nie jest bezdomny. To miałem coś takiego, no, paniaczku, żarty żartami, ale kurczę, niech się ludzie skupią na fabule, nie? Nie, ale wiadomo, no, musimy wrócić jeszcze do tego Cthulhu, to jest skandal, że taka przerwa. No, nie masz, tak. Super, super. To teraz może jeszcze pytanie z tej strony. Tam kolega zgłosił się jako pierwszy. Wstań proszę, żebyśmy cię namierzyli. Po prostu powiem, teraz do tej pedagogii wspomniałeś. Wiesz, to ważne jest, żeby jakiś pomysł mieć na siebie. Wiesz, a pedagogi są bardzo kreatywną grupą, więc... Żeby mi ludzie nauczyli. Ale słuchaj, ja jestem po politologii, więc naprawdę. Jest życie po humanistyce. Oj, właśnie słyszałeś, bo ktoś się obraca.
Wyklarowanie sobie już taki stały zarobek, jest to rozsądne i solidne, a nie myśleliście o zarobkach bardziej projektowym w życiu też, choćby z crowdfundingu, to by mogło mieć sens. No Marku, to do Ciebie pytanie było. Przygotowanie na Kickstarter, choćby na przykład jakiegoś serialu, albo jakiegoś sezonu gier fabularnych. Czyli pewnie Pan zachodzi o połączenie tego stałego wsparcia, które macie na Patronite, z takimi akcjami jednorazowymi, że otworzyliby się na przykład projekt, gdzieś na Polak Potrafi, wspieram to przy Kickstarterze, że zbieramy teraz na coś konkretnego. Taka akcja. Ale macie inny. Czekam, co powiecie. Na razie, chyba jedyne co to, to nie jest ten moment. Takie mam wrażenie. Dla nas Patronite pełni dokładnie te funkcje. Znaczy my pieniądze z Patronite jakby dajemy na tworzenie treści, więc raz, pierwsza sprawa jest taka, że możemy sobie odpalić jakiś kolejny projekt, tylko nie będziemy mieli na niego czasu. My tak naprawdę w tym momencie nadal wykańczamy te rzeczy, które obiecaliśmy rok temu w progach, bo po prostu my też, jakby nie bójmy się tego słowa, przestrzeliliśmy ilość odcinków, którą wtedy wpisaliśmy. I wynikało to naprawdę z tego, że to tak wtedy dobrze jakby to otwarcie tego naszego Patronite'a tak fajnie szło, że mieliśmy coś takiego, dobra, to zrób jeszcze to. No. No i dzisiaj jeszcze tego nie zrobili. To wynikało z dobrych chęci. My zawsze obiecujemy, że premiera za tydzień i miesiąc później dalej nie ma. Kiedy już tylko film. A zawsze mamy naprawdę dobre chęci i nadzieje. No. Tak, zwłaszcza, że tak jak na przykład z Mistrzem Motylem, Mistrz Motyl ma, ile tam są, 10? 10 stron więcej niż Rafał versus Sławek, także ja nie wiem, jak to nagrało. 6 godzina będzie. Więc tam prawdopodobnie będzie ponad 40 minut grubo filmu i to już tak... I znowu, to trwa. Im dłuższy film, tym dłuższa, jakby dłuższa praca nad nim. No ale co, no będzie. Słuchajcie, dwa ostatnie pytania, bo już tutaj jedziemy. Tam koleżanka jako pierwszy się wpuściła. I tu jeszcze kolega w niebieskim. To będą dwa pytania. Wstań proszę i podnieś ręce do góry. Zabrzmiało jak to bawę głupo, bo zostanie ci grę. I słowo góry. A nie myślałeś, że kamień już będzie reja? No przyznam ci, że na panu dajcie, że zarabiam tak mało, że muszę prowadzić publikę. Nie no, pójść ręce usłyszy. Nieprawda, Tadeusz, to nieprawda. Więc to załóż profil na Patronite. Ja nie słyszałem, co to. Dobrze, koleżanka tutaj. Dwie kwestie. Jedna, chcesz się nauczycielem, który próbujesz. A druga kwestia, wydać minut. Dużo jest filmów, dużo jest na studiów, ale gdzieś tam obok pojawiają się... Schów tą komórkę. Piosenki, teledyski i tak dalej. Myśleliście o tym, żeby nagrać płytę, tutaj sprawstować, tak. Słuchajcie, te piosenki, za które dostaliśmy cięgi, to nie jest nasza nowa ścieżka kariery. Dla nas to są po prostu shorty. Tak jak każdy short to jest dla nas jakiś inny gatunek, powiedzmy filmowy, jakaś inna konwencja i tak dalej. Tak po prostu od zawsze chcieliśmy spróbować tych konwencji filmowych i okej. Zrobiliśmy to, wystarczy, idziemy dalej. Mało tego, mamy nagraną jeszcze jedną piosenkę. Jedną piosenkę, którą wykonał Paweł Mitrowski. I, słuchajcie, jeden co możemy powiedzieć, nam się podoba, nie? Jak to będzie z wami? Druga sprawa jest taka, że właśnie znowu wracamy do tych odcinków niespodzianek patronite'owych naszych. To znaczy, jeżeli my byśmy nie produkowali tych mniejszych treści też, to będziemy mieli jakieś absolutne dziurska na kanale. I z tego się nie wyspieramy potem. Bo ktoś w komentarzach pisał, że nie miałby nic przeciwko, żebyśmy my na przykład nie wypuszczali tych mniejszych rzeczy i raz w miesiącu wypuszczali coś większego. No tylko to mniej więcej tak to teraz wygląda. To znaczy, trochę teraz może zawiesiliśmy ruchy, ale gdybyśmy mieli robić tylko obiecane rzeczy na Patronite typu bajki, to wypuszczalibyśmy co 4 miesiące, a nie co miesiąc. Więc żeby nie było takich przestojów, robimy mniejsze rzeczy. Które też chcemy zrobić, bo to nie są zapchaj dziury, tylko projekty, których realizacja wymaga mniej czasu, ale są dla nas pełnoprawnymi odcinkami i shortami. Tak, no między innymi Gwiezdny Szeryf, no myślę, że naprawdę nie można powiedzieć o Gwiezdnym Szerfie, że jest zapchaj dziurą, tylko naprawdę dla nas to jest nowy wątek, nowe światło. Więc trasy koncertowej nie będzie? Oj, nie, nie, nie. Teraz o! Come on.
Ostatnie pytanie, słuchajcie, czekamy na was oczywiście za drzwiami, tutaj wyjdziemy od z boku, więc przychodźcie, pytajcie, rozmawiamy dalej. Ostatnie pytanie, kolega w niebieskiej koszulce. Dobra, ja chcę powiedzieć, czy kolega dwa siedzenia dalej, kiedy się zastanawiam, nie dobrze, nie odpowiadajcie. Kiedyś poruszyliście taką kwestię robienia rzeczy po angielsku. I czy gdyby znalazł się ktoś, kto by was naprawdę nauczył porządnie mówić po angielsku? Naprawdę nie jest kwestia tylko i wyłącznie wymowy, bo zawsze mówiliśmy oczywiście o tej wymowie, że chcielibyśmy, żeby to naprawdę brzmiało. Wiesz, ja mam wrażenie, że z uczonych kwestii, to znaczy napisanych kwestii, po bardzo ciężkich próbach i lekcjach bylibyśmy się w stanie tak wyuczyć, żeby to naprawdę spoko brzmiało. Chodzi po prostu też głównie o scenariusze, o pewną potoczność polskiego języka, o odniesienia na nas wszystkich, po prostu Polaków, bo co kogo obchodzi na świecie słowacki Mickiewicz? Ja wiem, że taki Gwiezdny Szeryf to może mógłby być taki materiał troszeczkę bardziej uniwersalny, ale po prostu nam w tekstach zawsze zależy na takiej potoczności, na naturalności mówienia. To jest coś, czego nie jesteśmy w stanie osiągnąć, nie będąc native'ami po prostu. No nie jesteśmy w stanie improwizować sobie angielskim tekstem. Nie to, żebyśmy improwizowali na planie, ale jednak ten tekst powstaje w pewnym flow, w pewnej improwizacji. On jest później zapisany, my go później odtwarzamy. Ale właśnie ten pierwiastek tej potoczności byłby zupełnie nieosiągalny. Ja myślę, że jeżeli przyjdzie dla nas taki czas, że mielibyśmy robić po zachodniemu, po angielsku, ponieważ zrobi się jakiś pomysł, który będzie wymagał tego, żeby był nakręcony po prostu uniwersalnie po angielsku, to my to zrobimy. Na razie jesteśmy, słuchajcie, na takim etapie, na jakim jesteśmy, my się dalej uczymy i dalej sobie robimy te swoje kroki do tych większych filmów, do tych seriali, więc, że tak powiem, hold your horses. Yes. Na razie ciągle się uczymy, ale też ta nauka się jakby skończy, nie? W przyszłym tygodniu zamierzamy skończyć tę naukę. Że już jakby wszystko umiemy, nie? Że wszystko wiemy, jakby się nauczyliśmy. So it will be great and thank you. You are so. Koton, solidarity. Panowie, solidarity is a woman. Dziękuję. Dziękuję wam wszystkim. Bardzo, bardzo dziękuję.